A my witamy w studio Antoniego Macierewicza, marszałka seniora Sejmu Rzeczpospolitej, byłego ministra obrony. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, witam państwa. Czy prezydent dzisiaj podpisze nowelizację ustawy o służbie cywilnej, która odsuwa od pracy państwowej ludzi, którzy byli współpracownikami tajnych służb, nie tylko na poziomie państwowym, ale też gminnym, powiatowym? Tak, tak. To dotyczy zarówno pracowników funkcji państwowych, jak i samorządowych, tak rzeczywiście, czy rządowych i samorządowych, tak rzeczywiście jest. I to jest bardzo szeroka ustawa, bardzo korzystna dla kształtowania nowej struktury administracyjnej, ale w tym także eliminująca te osoby, które są zarejestrowane jako funkcjonariusze lub tajni współpracownicy zarówno służb cywilnych komunistycznych, jak i służb wojskowych komunistycznych. A więc to ma bardzo istotne znaczenie dla nowej strukturalizacji polskiej struktury administracyjnej. Porządku. Ma naprawdę wielkie znaczenie. Powinna być dzisiaj ta ostateczna decyzja, jeżeli się nie mylę, być może jeszcze jest jutrzejszy dzień, tutaj głowy nie dam, ale wydaje się, że dzień dzisiejszy jest ostateczny dla podjęcia przez pana prezydenta tej decyzji. Jestem głęboko przekonany, wierzę, że pan prezydent będzie sprzyjał temu rozstrzygnięciu Sejmu Rzeczpospolitej, który w ten sposób kończy się, jest zrealizowana ostatecznie formuła dekomunizacyjna. Przyjmujemy, że takim momentem przełomu jest 1989 rok. To może nie jest do końca prawdziwe, niemniej jednak Służba Bezpieczeństwa przestała werbować mniej więcej w tym momencie nowych agentów. To ile osób taka ustawa dotyczy? Panie redaktorze, muszę niestety tutaj korektę pewną zrobić. Służba Bezpieczeństwa nie przestała w roku 89, bo przypominam, że układ Okrągłego Stołu, który doprowadził do stworzenia rządu pana Mazowieckiego, a szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadal był pan Kiszczak i nadal pan Kiszczak werbował agenturę. Kiszczak był ministrem spraw wewnętrznych. Tak, przełomem był 92 rok, który rozpoczął lustrację i to rzeczywiście doprowadziło do ograniczenia czy też eliminacji, ale nie było ustawy, która by rozstrzygała. Była ustawa, która rozstrzygała o informacji, ale nie o tym, iż w aparacie administracyjnym takich ludzi być nie powinno. Ta ustawa teraz została przyjęta przez Sejm 14 kwietnia i po kolejnych etapach ustawowych dzisiaj powinna zostać podpisana i mam nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie i pozwoli nam zagwarantować, że administracja polska będzie bezpieczna z punktu widzenia ewentualnych zagrożeń oddziaływania Rosji, bo to przecież o to głównie chodzi. Ja nie mam zamiaru tutaj formułować opinii na temat ludzi, którzy współpracowali z Służbą Bezpieczeństwa, ale jedno jest pewne, że bez względu na to, w jakim zakresie oni działali ze Służbą Bezpieczeństwa, to fakt, że decydowali się na taką współpracę bądź na pracę jako funkcjonariusze, może być teraz przez Rosję używany jako narzędzie szantażujące i wpływające na tych ludzi, bo warto też powiedzieć jasno, w latach 80. Służba Bezpieczeństwa, ale także służby wojskowe komunistyczne w Polsce przekazały wszystkie informacje do Rosji. Tak więc Rosja ma pełną wiedzę o tym, kto był nie tylko funkcjonariuszem, ale także kto podjął decyzję o współpracy z komunistycznymi służbami i może to wykorzystywać. Eliminacja tego problemu jest bardzo ważna dla naszego bezpieczeństwa. Wszystkie archiwa są w Moskwie. W Moskwie są również archiwa dotyczące kwestii resetu. Jak to przebiegało? Jak to dokładnie było? Samo przypomnienie chronologicznym porządku wydarzeń sprzed 15 lat wywołało burzę
którą w zeszłym tygodniu obserwowaliśmy. Dzisiaj pewnie drugi odcinek serialu autorstwa profesora Cęckiewicza i redaktora Rachonia. No i dlaczego to jest takie bulwersujące? To są rzeczy, które każdy, kto pójdzie do biblioteki na warszawskich koszykach, może przeczytać w gazetach sprzed 15 lat. To wszystko było pisane otwartym tekstem. No, może nie wszystko do końca, ale rzeczywiście bardzo, bardzo wiele rzeczy było publicznie dostępne. Co więcej przecież, i to jest najbardziej szokujące, przedstawiano publicznie, rząd pana Tuska przedstawiał publicznie swoją przyjaźń z formacją pana Putina jako pozytywne rozwiązanie, jako europeizację Rosji, jako działanie, które otworzy Polsce wielkie możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego, jako główny kierunek rozwoju przyszłości Polski, więc rzeczywiście to było zupełne szaleństwo. Zajmując się materiałami związanymi ze zbrodnią smoleńską, między innymi na przykład zapoznałem się ze stanowiskiem ówczesnych służb specjalnych, które zapytane o firmę, która miała i rzeczywiście, która robiła naprawy samolotu Tu-154, a była to firma człowieka zaprzyjaźnionego, związanego i ze służbami komunistycznymi rosyjskimi i przede wszystkim z Putinem, przekazała właśnie panu Bogdanowi Klichowi, że tak, to jest wspaniała firma, to jest firma, która gwarantuje bezpieczeństwo polskie, bo to jest firma człowieka zaprzyjaźnionego z Putinem. I pan Bogdan Klich uznał, że to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa, że firma służb specjalnych rosyjskich, która będzie dokonywała remontu samolotu, to jest najbezpieczniejsza firma na świecie. A skutkiem był zamach. Dzisiaj na łamach Gazety Wyborczej jest szeroka obrona. Sikorski, Ławrow i Reset, to jest tekst Wojciecha Czuchowskiego, który na przykład przeczytamy: ówczesny polski rząd był konsekwentny w obronie takiego stanowiska. Gazociąg Nord Stream 2, który miał omijać Polskę i kraje bałtyckie, Sikorski porównał do paktu Ribbentrop-Mołotow. Chyba jakie to są? To prawda. Nord Stream 2, to chyba tak, Nord Stream 1. Tak powiedział, ale powiedział to Nord Stream 1, a potem działał dokładnie, zupełnie odwrotnie, forsując związki z Federacją Rosyjską, sprzyjając temu, żeby Polska się zaangażowała jak najdalej w uzależnienie od energetyki rosyjskiej, nie tylko nawet od gazu i innych, ale także przecież od ewentualnej elektrowni atomowej, która miała być budowana w Królewcu, pod Królewcem. Pod Królewcem. Również elementem tego resetu było otworzenie amerykańskich instalacji nuklearnych po to, żeby, czy przeciwrakietowych, po to, żeby Rosjanie mogli sobie oglądać, co tam się dzieje. To był pomysł antyradzieckiego, antyrosyjskiego ministra Sikorskiego. Nic z tego nie wyszło wtedy, ale również ten pomysł, by Polska była jednym z krajów, od którego zależy bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, czyli umiejscowienie u nas, przypomnijmy, obowiązuje zasada NATO-Rosja, nie ma u nas stałych wojsk amerykańskich, jesteśmy członkiem drugiej kategorii NATO, czyli nie wiemy, co się stanie, jeżeli Rosjanie nas zaatakują, ściągamy amerykańską, bo nie natowską instalację i nasze własne władze po zmianie, po wygraniu wyborów sabotują tą instalację. Dokładnie ten sam człowiek, który wtedy, kiedy nie był jeszcze decydentem w aparacie pana Tuska, wtedy właśnie trafnie krytykował relacje między Rosją a Niemcami, ale później, kiedy stał się członkiem rządu pana Tuska, robił coś dokładnie odwrotnego. Nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o tę tarczę antyrakietową, to pan Tusk jasno mówił, że tak naprawdę należy z niej zrezygnować, dlatego, bo to jest rzecz dla Rosjan niekorzystna. Jak jest dla Rosjan niekorzystna, to nie należy się w to angażować. Bardzo jasno stawiał tę sprawę i przedłużał
odtwarzał decyzje tak dalece, że dopiero w roku 2016, gdy byłem ministrem obrony narodowej, rozpoczęliśmy budowę tej tarczy antyrakietowej. Trwa do dzisiaj certyfikacja, postępuje, być może jeszcze w tym roku zostanie włączona, będzie online według amerykańskich terminów. Tyle na mamy czasu na tą rozmowę, marszałek senior Sejmu. Ale też czekamy dzisiaj wieczorem na drugi film pana Cęckiewicza i pana Rachonia. Nie ma wątpliwości. Pan minister rozumie, że mi trudno aż tak to zapowiadać, bo to jednak konkurencja, proszę pana. A my w Republice będziemy mieć też mnóstwo ciekawych programów dzisiaj również po południu. Ale liczę na to, że także fragmenty tego filmu w Republice będą, bo to jest ważny film, bardzo ważne informacje pokazujące, jak rząd pana Donalda Tuska chciał uzależnić Polskę od Rosji i Niemiec. Dobrze to tą wiedzę odświeżyć, zwłaszcza w sytuacji, w której trwa kampania wyborcza i ci sami ludzie, którzy likwidowali tarczę antyrakietową, no teraz nie wiadomo, czy na przykład nie wymówiła Amerykanom leasingu lotniska pod Rzeszowem, no bo zmieniły się koncepcje. Nie wiemy tego. Nie wymówią, bo nie będą mieli takich kompetencji. Nie będą mieli takich kompetencji, bo nie wygrają wyborów, tak uważa Antoni Macierewicz. Kłaniamy się pięknie, panie ministrze. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na kolejną rozmowę już za chwilę. Piotr Grzybowski.